Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy ogrywać scenariusze. Zobaczę tylko jak tam z dźwiękiem i tak dalej, żebyście mnie chociaż trochę słyszeli. No chyba będzie ok. I powiem wam tak, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w, powiedzmy, mini wyzwaniu Irse 100, czyli zrobiliście nasze podobizny sim selfie, nie, nasze selfie. Nie, nasze sim twarze, no. Wiecie, o co chodzi. Moją i samca alfa i zamierzam to wykorzystać w każdym filmiku z rozgrywki tego typu, jak będzie Jack Sturridge, czy będę ogrywała scenariusze, będzie pojawiało się wasz sim. Dzisiaj mamy taką ładną simkę. Ja nie sądziłam, że mogę mieć takie ładne włosy, słuchajcie. Serio. I wreszcie jest mi dobrze w żółtym. Naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję twórczyni. Bardzo, bardzo, bardzo. I jak widzicie, dzisiaj zaczynamy scenariusz z trzema tudlerami, który jest czasowy. Wychodzi na to, że do 17 listopada. Nie wiem dlaczego, mnie się przynajmniej tak wyświetliło. No ale słuchajcie, zaczynamy scenariusz za dużo małych dzieci. Czyli każde z małych dzieci osiąga trzeci poziom czterech umiejętności przed swoimi urodzinami. No to damy chociaż życie normalne. No damy normalne, zastosuj. Trzeba ten parceli jakieś opcje dać. Parcela jest zrobiona dość na szybko, ponieważ ma być wszechstronna do... O, czekajcie, dobre szkoły? Nie, 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 domowej igraszki może być. I cisza i spokój, niech tak będzie. Haha. Parcela jest zrobiona dość na szybko, żeby była po prostu funkcjonalna i żeby to całe to lataństwo tutaj dało radę jakoś żyć i funkcjonować. Jak widzicie, dla trójki małych potworków jest gotowe. Tutaj też gniazdko mamusi, żeby chwilę odetchnęła. Jakieś tam zabawki, oczywiście miejsce do sikania, miejsce do mycia, tego typu potrzebne elementy. No i zrobiłam tak, żeby nasza simka miała jeszcze trochę funduszów, no bo nie oszukujmy się. Kasa jest przydatna, no dobra, no to lecimy z tym koksem. Dobra, tylko bieto, najpierw gotuj. Coś przyrządź dla tych małych potworków. Tosty z serem, świetnie, tosty z serem zawsze są dobre, prawda Samcze? Mamy Helenkę, mamy Olgę i mamy Filipka. Słuchajcie, to są losowe całkowicie imiona, no ale cóż. No, to ty chodź chłopczyku, jako jedyny zajmij się tu, o, zajmij się kotem. Nie możemy mieć na razie innego kota, to mamy takiego. A ty, bardzo dobrze, układaj, tak, baw się, bardzo dobrze, układaj, układaj, układaj. A ty, maluchu, ty tu już się zająłeś, jeszcze ty, blondi, chcesz się bawić? Doskonale, o, widzicie, dzieci, albo wiesz co, ty masz tableta, rysuj z lamą. Trzeci poziom czterech umiejętności, to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. No, przyspieszamy oczywiście, widzicie się wszystko. Na razie jest niechaotycznie, na razie, no zobaczymy jak to będzie. Zrobiłaś, mamuśka? Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Czego tam? Pewnie iglica. Dziękujemy. Więc już w to nawet się bawisz. Zrób jeszcze coś do jedzenia, żebyśmy mieli na później. Co tym razem? Co chcemy tym razem? Fasolkę po brytońsku? Nie, bo dzieciaki będą pierdzieć. A, sałatkowo-cową. Super, trochę zdrowia. Rób, kochana. Ja, jak ja bym chciała móc nosić takie rzeczy, żeby móc brzuch pokazywać. Ale tyłek to ma nieziemski. Naprawdę, nieziemski tyłek, fantastyczny. O, ktoś coś osiągnął, tak? Kto co osiągnął? Najfajniej to by było wziąć, wiecie, mały domek, ale to by było takie, no wiecie, no trochę oszukańcze. Jeden poziom, jeden poziom. O, komunikacja, fantastycznie. A tobie co? Czemu jesteś smutna? Zmęczona klockami. Serio? Już ty, mała padlinko, ty. Baw się zabawką w takim razie. Potwór zębacz. No, będzie doskonale. No, lecimy. Ogólnie bym to chciała troszeczkę może tą chałupkę upiększyć, no ale... gdzie jesteś, młody? Sam sobie wziąłeś drugi tablet. Pięknie, doskonale. Fantastyczne dzieciaki. Słuchajcie, żeby to tak było w realu, że dzieci same się ogarniają. A mamusia może się w tym czasie relaksować. No, co idziesz? Oglądaj, małe dziecko. Dobra, no, możesz pooglądać dziecko. No, dziecko wygląda tak. No. Nie wiem, może ucz mówić. Weź ty to może poucz mówić. Ładnie gaworzy, więc, ale może tak jakiś inny język. Dzieci się nie uczy w takim wieku?
Co się robi z dziećmi w takim wieku? Pasztet? No słuchajcie, ja kocham małe dzieci, tylko się troszkę za długo gotują, ale no potem doprawić chrzanem i z młodymi ziemniaczkami jak najbardziej są legitne. Dobra, ty się mega szybko rozwijasz, mały ciołku. No patrz no. Jakie to było piękne. Jakie to było piękne. Mamunia, przytul jeszcze raz. Zrób to, to było śliczne. No, ucz mówić może, o. No. Dokładnie. Wszystko jasne, nie? Wszystko jasne, nie? I tak bierzesz kredyt gotówkowy, słuchaj, stary. A tak rozliczamy pity. Dajcie znać, czy tego się w ogóle w szkołach uczy, bo za moich czasów to takich ważnych rzeczy nie uczyli. O, skaczą jej umiejętności wychowawcze. Fantastycznie. W miarę to idzie. Ten jest taki ogarnięty mały Filipek. Mój dziadek ma na drugie Filip. Jak byłam kiedyś małym toddlerem, to właśnie mówiłam, że mój synek będzie miał na imię Filip, a teraz mam 9 dzieci i wymienianie imion moich futrzaków byłoby trochę zbyt długie. No. No to co ty będziesz teraz robić? Olgusiu, co robisz? Gawosz. No, dyskutuj ze siostrą, pewnie. Nie no, słuchajcie, na razie tfu, nic się takiego strasznego nie dzieje. No, nadajemy. Pięknie. Tak, oczywiście, dinozaury, oczywiście, tak. Jak najbardziej istnieją. Jurassic Park, te sprawy. No pewnie. Wiesz, u mnie w klatce mieszkają dinozaury, mój drogi. Jest taki tutaj domowy Jurassic Park, że to poezja. Czy ty nie masz się czymś zajmować? Kochana, to się baw dalej. Baw się kolejną zabawką. Dawaj, potwór zębacz, fajny był. O, tup, szybciutko lecimy z tym koksem. Słuchajcie, drodzy państwo. Tfu, jeszcze chaosu nie ma, ale za to są malowane jabłuszka i kotki. O, chcę zwierzątko mieć, rybkę i smoczka i w ogóle. Tak, to jest tęcza. Samo zło. Chociaż tęcza to jest piękne po prostu. Piękne, naturalne zjawisko atmosferyczne. No. A matka, co ty robisz teraz? Wow, znalazłaś czas na siusiu. No to powiem wam, Simsy nie są realistyczne, skoro tyle dzieci... Co ty będziesz robił? Telewizja? Telewizor? Nie no, może coś się... Nie krzycz na dziecko, nie wolno krzyczeć. Wychowawcze. Naucz słowa, przepraszam. No, lecimy. Lecimy. Tu już mamy 2, 1, 1. Trzeci poziom 4 umiejętności. Dobra, to niech ta sobie jeszcze rysuje. To będzie miała drugi poziom. Olga. Już ma wyobraźnię. Fantastycznie. Fantastycznie. Zaraz będzie miała trzeci poziom. I weźmiemy wtedy może komunikację. To nie byłoby głupie, słuchajcie. To nie byłoby głupie. A ty... ty to jesteś tak wszechstronny, że to poezja. Masz już komunikację trzeci? Wystarczy. Co to była? Nie wolno bić. Nie wolno bić. Może ty się też pobaw. Baw się zabawką. No baw się tą lalką. Coś ty puściła. No niech leci jakieś disco. Dobra, ta mała może jest ogarnięta? Nie, nadal jeszcze. Rozbawiona. Terefera kuku. Świat jest taki zabawny. Poczekaj, jak cię skarbówka zacznie ganiać. Widzisz, miała, że świat zabawny. Będzie bardzo zabawny. Dobra, ty jeszcze trochę. Ty teraz wyobraźnię ogarniasz. Bardzo dobrze. Ty masz chwilę czasu, żeby zająć się sobą. Co potrzebujesz? Głód. No nie jest jeszcze źle, ale może się zdrzemnij, słuchaj. Póki jeszcze dzieciaki są w miarę ogarnięte i robią, co mają robić. No. Elegancko, słuchajcie. No pięknie. No, słuchajcie, tutaj nasza młoda rozbębniła w pieluchę. No, to chodź. Głodna jesteś. Weź sobie porcję. No, to ty.
Ale mogłabyś drzwiami tak w siostrę bezczelnie nie pukać. Ładne mają drzwi. Dobra, jak tam chłopcze? Ty też jesteś głodny. No dobra, no to ty też sobie weź. A ty? Tobie się spać chce. Pewnie jeść też. A! Nie, jeść ci się tak bardzo nie chce. Dobra, doucz się tego. Ale ty jesteś oporna. A potem też sobie weź porcję. Wiecie, potem położymy do łóżka. O, bardzo ładnie, bardzo, bardzo pięknie, legitnie. Dobra, już zostaw to, idź jeść. Idź jeść. No, tup, 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 tup. No, tuptaj. Lubi granie w gry wideo. Pewnie! Pewnie, że lubisz. Oczywiście, kobieto. Kto nie lubi? O, tuptaj, tu, brawo, brawo. Wiesz co, ty już zostaw ten tablet. Ciekawe, skąd ma blond dziecko, no bo wiecie, no... Mój samiec alfa blondynem nie jest. Ups. Wpadło do wybielacza, no. Co ty, mała, nie wiesz, co ze sobą zrobić? Chcecie się spać? Czekaj, czekaj, połóż dziecko do łóżka. Nie uczył mówić. Działania? Nie, gdzie to było? Opieka nad małymi dziećmi. Weź to poczytaj do snu, dziecku. Chodź, dobra matka. No. 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 No, elegancko. Ja chcę tak umieć przebierać dzieci, wiecie, podrzucasz, dziecko się samo przebiera, no tak powinno być w życiu, tylko że normalnie jakby się tak podrzuciło dziecko, to potem by można było mieć wyrok i to niekoniecznie w zawiasach. No, Tiru Riru, co ci się podnosi? Wyobraźnia, tak, trzeci poziom, fantastycznie! A jak wy? No was też zaraz położymy do łóżka. O, pani kochana, ty to widzę, że tutaj już zaczynasz być... Ło, kobieto, zaczynasz być wściekła. No to ciebie też położymy. Połóż do łóżka. No, to przeczytaj tej małej i tym połóż do łóżka. Dlaczego ty nie idziesz spać? No właśnie, idź spać. Fantastycznie. A ty co robisz? To patrz. Jesteś creepy, oglądasz własną siostrę, czy co? Idź spać. Ty jesteś duży chłopiec, poradzisz sobie. No. Tup, 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 tup. Matko, jaka piękna godzina, 19 i dzieci w łóżkach. Żeby nie było, ciuchy wszystko są poza tymi wierzchnimi ciuchami, wszystko mają losowe. Bo ja jestem leniwa buła i nie umiem w simę. One też, dzieciaki, są losowe. I one też mają losowe, no bo czemu nie? No, buziaczek, papatki. No. Pięknie. A ty, mama, teraz masz czas, żeby zająć się sobą. Więc jak przystało na mamę, mogłabyś jakoś zarobić kasę. Wiesz co, sprzątnij to, kobieto. I ty masz aspiracje z komputerami. Ćwicz programowanie albo graj w gry wideo. Nie wiem jak ty, ale ja tu nie widzę żadnego problemu. No to co? Lecimy z tym koksem. No słuchajcie, jako że mieszkamy w San Mushino, to oczywiście pewnie poza nas musiała zrobić imprezkę. Weź wpuść sąsiadów. Cześć. Przyjazne powitanie. Dobra, zostaw to. Chyba dzieci się trochę wkurzyły. No pewnie, no, zaśmiecaj wszystko. Skąd ty mąkę wytrzasnąłeś? Ty puszczaj bąki, no po prostu picuś, glancuś, no fantastycznie. Masz sobie, oglądaj książeczkę. Przestań rozrabiać, mała chudro ty. Idź się bawić zabawkami. A ty, co ty możesz robić? Czego tobie brakuje, dziecko? Poruszanie. No to kładaj klocki. No i teraz się zaczyna prawdziwe wyzwanie. No bo oczywiście ciocie Irce chciało się wziąć do sąsiada.
z sąsiadami parcele. Czemu nie? Boże, Penny, jaka ty jesteś śliczna! Mogłabym z tobą związek jakiś rozpocząć, ale to podejrzewam, że byłoby ciężko. No, śliczna jesteś. Mua. No nie wiem, no. No, słuchajcie. Może zapukaj teraz uprzejmie. No, no bo wyszła niby. No, co się dzieje? Zabawne powitanie. Nie gadaj z nią, tylko słuchajcie, trochę cisza by się przydała, bo moje małe... O, moje małe 500 plusy szaleją. Czy ty jesteś zmęczona, czy jesteś głodna? Zmęczona jesteś. Za chwilę. A co, brudna jesteś? Nie, no nie przesadzaj, całkiem okej. Oglądaj sobie książeczki. No. Wiem, że jesteś zmęczona, ale Penny Pozaz ma właśnie metalowy koncert. I moglibyśmy wbić normalnie do niej, ale wy jesteście trochę niepełnoletnie. Czy wejdziecie wreszcie do tego mieszkania? Gdzie jest zaproś sąsiadów? Albo coś takiego? Nie wyproś. Dajcie to ciasto. Darmowe ciasto. Przywitaj się jeszcze z nią. W sumie jej nie przywitałaś. Cześć. Siema. Cześć, Miko. Hello, Miko. Miko to nie była czasami w Deadpoolu? Jak mogłeś w sumie zapaskudzić Biedronkę? Nie wolno paskudzić na Biedronkę. Pozdrawiam fanów Miraculum. Tak, też czekam na ten odcinek, kiedy prawdopodobnie będzie wielkie odsłonięcie, kim jest Chatten Noir. No, zobaczymy. No. Kobieto. Możesz iść najpierw, wyciszyć u siebie muzykę. Nic nie mogę, rozumiem. Dobra. Nie gadaj z nimi, tylko zaraz zobaczymy, co tutaj jest potrzebne nam. Dobra, pomoc z nocnikiem. Idź po matkę. Idź po matkę, powiedz, że chcesz dwójkę. A tu widzę, że ta higienka leży, leży. No, no. Jest cisza! Dobra, nasadź jedno, wykąp drugie. Dzieciaki, bo naprawdę gorąca przyszła mama jest tutaj w domu, więc grzecznie się zachowujcie. No. No. Pomoc z nocnikiem. No. No, mama. Dwójka. No i lecimy. No i fantastycznie. To teraz jeszcze to weź i wykąp. Nie, to ona chyba musi wziąć. Muszę tu tak. A jak ja nie lubię małe dzieci. Opieka nad moimi dziećmi. Wykąp, dziecko. Poczekaj, jak to będzie miało dwójeczkę. I lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Bo czasu nie ma. Daj już spokój z tym. Dzicia sobie poradzi. Jest już na nocniku. Się wszystkie rozregulują i każdy będzie spał w różnych godzinach i minutach i w ogóle. O, dobra. Słuchajcie, dalej z tym koksem. Dobra. Ty se grzecznie śpisz. Okej. Okay. Ty dasz grzecznie iść spać. A ty jesteś grzecznie wykąpany i zaraz będziesz położony też do łóżeczka. Tak zrobimy. Idź mama położyć do łóżeczka. No. Ujujujuj. Nie czytaj tu, przygotuj kąpiel, wykąp, połóż do łóżka. No. I świetnie, no to szybciutko. No, rachu, ciachu. Bo mamusia też potrzebuje siusiu i potrzebuje iść spać. Więc mamusia potem niech skorzysta. Potem śpi, a ty młody... Dobra, poszedłeś sam. Jest. Jest. Dobra, jak ty jesteś?
Dobra, Grażyna sama się położyła. Fantastycznie, no słuchajcie, no idzie genialnie, powiedzmy. No, dobra, posprzątam to za ciebie. Dobra, słuchajcie, Grażyna się obudziła. Matko kochana, jak to dziwnie brzmi. A. Dobra, Grażynka, zjemy. Dlaczego nie idziesz na piękną sofę? Bardzo ładną. Aha, wolisz popatrzeć na swoje dzieci, jak śpią. Okej. Okay. Dobra, jak tam wyglądamy z umiejkami? Ty się zaraz obudzisz, będziesz wkurzona. To zrobimy tak, tak. Dobra, zjedz sobie spokojnie. Ty już wstawaj. Mhm. Wstałaś? No, bo trzeba cię wykąpać. Przygotuj kąpiel z bąbelkami. Może być, może być. No. Trochę dziecko stynsi. Nie, żeby coś, nie? No. Elegancko. Nie, sorry, młoda. Nie, 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 nie. Żadnych studiów. Proszę cię. Nie mogę dosięgnąć skrzynki. No, sorry. Trzeba było rosnąć. Albo kupić sobie stołeczek w Ikei. Ty zaraz też się obudzisz. Coś do jedzenia ci dać. Będziecie żyć na tostach. No. Elegancko. Elegancko. Nie, nie wolno zabierać dzieci. Paskudniki wy. Dobra, potem poruszanie. Myślenie. O, jeszcze trochę mamy tego wszystkiego. A potem se gadaj z Kiciusiem. No, gadaj se z Kiciusiem. Kiciuś jest spoko. Nie, weź se porcję, a nie bądź... Nie wpadaj w histerię, porcję sobie weź. No, tup, 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 tup. Tuptaj. Bardzo dobrze. Nudzi ci się? Okej. Okay. Czy wy tutaj... Okej. Okay. Okej. Okay. No właśnie. Co ci jest? Przemoczona do suchej nitki. No, uroki posiadania dzieci. Bez. A, masz jednego Simoleona. Od razu się humor nam poprawi. Okej. Okay. Dzidziaje. Brawo, brawo. Dzidzia zjadła. Brawo, brawo. A ty, chłopaku? Ła! No weź se porcję. Dobra, już se wstawę. Wstań. No, głodne dzidzia. A to ci to chyba chcą tu umrzeć. Nie mam z tym jakoś większego problemu. O, szczęśliwa mała blondyneczka. Dobra, blondi. Co uczymy się? Wyobraźnia, poruszania, komunikacja. To nie byłoby głupie. No. Usiądziesz pewnie na kafelkach. No oczywiście. Moja babcia zawsze mówiła, że wilka tak złapiesz. I wiesz co, mała? Nie złapiesz tak wilka, bo ja zawsze chciałam złapać wilka w ten sposób i nie byłam, nie mogłam. A ty bansujesz, tak? Okej. Okay. Muzyczka, słuchajcie. Wszystko dobrze idzie, wszystko dobrze... Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. To co ty robisz teraz, dzidzia? Dzidzia być sobą, tak? Co ci... O, ty to powiem ci, chłopak! No, no, no. Masz, rysuj se z lamą. Gdzie ty jesteś? Rozeszliście mi się. A, chciałeś tu odłożyć talerz. No tak, bo nie można na blacie. Bardzo mi się te nowe kolory tych mebelków podobają. Powiem wam, naprawdę bardzo. Ładne są te białe blaty. Szkoda troszeczkę, że nie pomyśleli na przykład o jakiejś drewnianej. A, włączyło mi się marudzenie. Dobra, cieszę się z tego, jakie są. O, dzidzia tańczy. Czy ty... Kiecha, jak fajnie. Ojo. Dobra, to niech ci podskoczy to poruszanie się. Na. Ty, mama, co ci jest? Mama stynksi. Mama, niech weźmie prysznic, póki może. Weź prysznic.
potem może coś ugotuj. Nie wiem, czy da radę tutaj z dzieckiem. Coś dobrego, co byśmy zjedli. Makaron z serem, zawsze spoko. No, makaron z serem jest okej. Okay. Jakie lubię takie małe szkraby bansujące. O! Jaki dens normalnie. O! Jak chcę... Patrzcie, jaki look. Wow, rybie oko. No i się. Patrzymy teraz z perspektywy małego toddlera. Dobra, koniec. Wystarczy tego dobrego. No i wiesz co, ty mała zostaw to i usiądź tu. No szybciutko. Tup, 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 tup. Gdzie to odłożyłaś to? No, poruszanie się, komunikacja, moja droga panno, komunikacja, bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Przyda ci się. Gawosz, gawosz, gawosz. No, też sobie podwyższ komunikację. Czy ty wstałaś z tego wygodnego kanapowego cosia, żeby siedzieć na... Dobra, nie wtrącam ci się. Dobra, ty tutaj dalej się uczysz, okej. Okay. I puszczasz bąki! Puszczasz bąki! Ja mam takiego kota, który ma już swoje lata, moja klerka ma już swoje lata, jest panią po przejściach. I bardzo lubi puszczać cichacze. I tak leży sobie kotek w nocy nad głową i tylko takie... Ta. Życie! No kanareczki tego nie odbierają, nie zabierają. Dobrze, dobrze, już. Okej. Okay. Okej. Okay. A, bo ty chyba zrobiłaś przed chwilą w gacie. No spoko. Bardzo mi się podoba ten look Penny Pozaz, ale bardzo, bardzo nie rozumiem tych losowej biżuterii, którą dają Simon. Bo to tak trochę przerażająco wygląda. Ten pierścionek z okiem. I do tego muszelka. Nie no, ja się nie wtrącam. Każdy się ubiera jak chce. Może to taki designerski look po prostu. No bo czemu nie? Dobra. Ogarniamy to. Ogarniamy to. Dajemy radę, dajemy radę. Okej, okay, nasz mały bąbel zdobył drugi poziom komunikacji. Bardzo dobrze. Mamusia se tańczy. Mamusia to nie chce nie tańczy, tylko zerkniemy na... Dobra, nie, ty się dobrze trzymasz, kobieto. Ty też jesteś w miarę ogarnięta. Ty też jesteś w miarę ogarnięta? Rozmawiaj. Wy tu nadal stoicie? Nie gadaj z nimi. Są dziwni. Są bardzo, bardzo dziwni. Wyobraźnię masz okej. Okay. Poruszanie się. Myślenie. Poruszanie się moglibyśmy. Dawaj. Dawaj, kobieto. A ty siedzisz i sadzisz te cichacze. Czy ci po prostu pieluchę masz taką ubrudzoną? Nie no, tu masz całkiem okej. Karaluszki! Karaluszki, karaluszki. Eksterminacja! Karaluszki! Jej! Nie? O! Nie ma już karaluszków. Ale możemy iść, siusiu. No chyba, że... chyba, że to jest ta taka... Nie no. Poproszę o pomoc przy sprzątaniu. Więc nigdzie nikogo nie będziemy prosić. Co ci jest? Co ci jest? Smutny, bo jesteś zmęczony. No to idź spać. Idź spać. Chodź tu, mały 500 plusie. Idziemy spać. Nudzi mi się. Kurde, Penny! To se dzieci zrób.
albo rozbierz się i ciuchów pilnuj. Wreszcie poszli, już myślałam, że tu umrą. Mam mały problem osobisty, muszę już iść? Okej. Mogę jej dać po prostu klucze, żeby sobie przychodziła, a nie mi narzekała. Gdzie są jakieś, daj klucze do rezydencji czy coś. No, co porobiłaś? Dobra. Sorry młoda, ale tak. No ty sobie, no w sumie, nawijaj se. Ty sobie tu bawisz, a ty mały rozrabia jakoś śpisz. Bardzo dobrze. Więc skoro tak, to mamusia korzysta. Automatyczne, wyłącz. Wszystkie światła. A nie, ja chcę przełączanie. Kurde, co ja tutaj robię? Od razu, o. Automatycznie. Wszystkie światła? No. Elegancko. Nie marnujemy prądu. O! Może mała szarańcza. No tiruriru ty. Tiruriru. No, potem komunikacja i myślenie i samo pójdzie, słuchajcie, no idziemy do przodu, no szalejemy. Dawaj, trzeci poziom, prawie, proszę Państwa, już dochodzimy do końca i mamy, pum, elegancko, idź spać. Dobra, wystarczy Ci tych klocków, idź śpi. A Ty jak tam? Dobra, doucz się może tej komunikacji do końca. Nie, żeby coś, że jesteś na korytarzu, ale w sumie to jest taki korytarz w stylu amerykańskim. Więc nie jest tak tragicznie. Nie jest tak tragicznie. No. Dobra. Śpi. Starczy ci. Widać po prostu. Wolniej się uczysz od rodzeństwa. Tak bywa. Ale jesteś bardziej wszechstronna. Chwalę. No, tutaj. Ile mamy wy... Cztery dni? Pięć dni? I Filipek? Pięć dni. Okej. Okay. Ty jesteś najstarsza, czyli ty byłaś ten, a potem były bliźniaki. Dobra. Legitne. Głodna jesteś, no. Życie. I disco. No lecimy z tym koksem. Dobra matka, korzystaj, póki możesz. Zjedz sobie. Mogłabyś w sumie ogarnąć. Penny! Nie dzisiaj. Z trzecia w nocy, kobieto! Czy ty... Okej. Mama, trzeba umyć. Filipek się zbączył. I to tak porządnie. Więc wykąp. No, wykąp go. Nie, tylko kąpiulka. Elegancko. No, tiruriru. Jej. Jej. A jak tam małe potworki? Olga jest głodna. No jesteś głodna, Olga. No co ci poradzę? Ty pewnie też jesteś głodna. Oczywiście. Dobra, to wam tego snu wystarczy. Zjedzcie coś. No. A ty co możesz w tym momencie? Ty co możesz w tym momencie... Wreszcie posprząta... A, nie, już posprzątałaś. Przepraszam. Przepraszam. Ale możesz na przykład pograć sobie w grę. Póki dzieci są zajęte. Jej. O, schnęła, chodzi i bąki puszcza. Jej. No, chowamy jedzenie. Żeby się nie popsuło jedzonko.
Powiedz, że będziecie razem koło siebie siedzieć. O! O tak! Tak, ślicznie, no. Elegancko. Aha, siostra przyszła, to sobie idę, tak? Nie będę koło siostry jeść. Ten mały potworku. O! No, zachwycajmy się tym widokiem, póki możemy, bo zaraz będą się działy rzeczy pewnie straszne. O, ty się bawisz, fantastycznie. Sam z siebie? Fantastycznie. No, super. Jestem z ciebie dumna. A jak tam u was? Komunikacja. Jest to... Gawosz? Ze dwa razy? A jak tam u ciebie to wygląda? Ty jesteś nieźle opromiona, moja droga. Ty jesteś nieźle ogarnięta. Co możemy z tobą zrobić? Wychowawcze. Nie, no takie... Opieka nad moimi dziećmi. Możemy, nie wiem, coś... przyjazne. Czytać książkę? Nie, no, ucz się mówić. Nie. Masz tableta tego? Dziecko? Nie, masz resztki jedzenia. Spoko. Też może być. Też może być. Resztki jedzenia są spoko. Ty pewnie masz tableta. Oczywiście, że ty masz tableta. I resztki jedzenia. No pewnie. Dobra, jak ty wyglądasz? Dobra, tego się już nie ucz. Graj w kształty. A ty jak tam? Pięknie! Myślenie. Możesz się z nim bawić? Mama, pomóż! Mama, pomóż! Mama, pomóż! Baw się zabawką. Co mogą robić małe dzieci? Bawić się triceratopsem. Dlaczego Rexa nie dali? Dali triceratopsa, a nie dali Rexa. Dyskryminacja. Zobaczycie, twórcy Simów. Jak będzie Jurassic Park, no to oni wam dadzą. Co ci jest? Brudna. No to... wykąp. Ty się bawisz triceratopsem. Okej. Okay. Ty się uczysz myślenia. Okej. Okay. A ciebie kąpiemy. Fantastycznie. Co ci jest? No ja wiem. No nie możemy mieć na razie zwierzątka. Ty masz takie, a nie inne cechy, co? Lubisz zwierzątka. No ja wiem. No ja wiem. No dobra. Adoptujmy kota. Nie wiem, gdzie to wszystko ułożymy, no ale niech tak będzie. Może pieska byśmy adoptowali? Nie, ja z tą kacią mamą, musi być kot. Tylko gdzie tą kuwetę wstawimy? To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co? Skoro chcesz kota, to będziesz miała kuwetę w pokoju. Ja nie widzę przynajmniej problemu. Przecież moglibyśmy na przykład zrobić tak? Tak. Może kuweta tu? A drapak tu po prostu damy. No, tylko ta nam zostaje. No i straciło to wszystko na wyglądzie. No ale niech ci będzie. No z pieskiem to trzeba wychodzić. No, myju, myju, chlastu, chlastu. Nie mam rączek, 11. Dobra, chcemy dorosłego kota. To przede wszystkim. Chociażby ty i Norka są śliczne. Brenda! Jaka ty urocza jesteś, Gucio. A ty jesteś... Mini. Ona wygląda jak moja Adolfina. Dobra, bierzemy ciebie. Adolfinę bierzemy.
No co ci jest? Dzidzia. Zmęczona. Dzidzia jest zmęczona. To idź spać, kochana. Co tobie? Ty się bawisz nadal triceratopsem. O, już masz trzeci poziom. Fantastycznie. No to teraz ruchy z układaniem. Och. Och. Jaka ty jesteś fantastyczna. No miau. Bo jeszcze komputera. Spoko. Adoptuj. Możesz być. Możesz być. Jej, tup, tup. Dzień dobry i witam w rodzinie. Niech się zacznie chaos. Mini, może być. Mini, fantastyczne imię masz. O to ci chodziło? Bo lamy ci nie zaadoptuje tutaj. Chyba nie. No i to jest futrzasty przyjaciół, no. Futrzasty przyjaciel. A jeszcze zabawka dla kota jakaś. Zapomniała. Patrzcie, no skleroza nie boli, nie? Ale trochę zawsze przeszkadza. Będziesz się kotek bawił z dziećmi. No i fantastycznie, i wszystko załatwione. No, przestań być smutna! Przestań być smutna. Pobaw się z nią i nie bądź smutna. Dobra, jedno śpi. Jak to małe potworku? Myślenie ci idzie? Idzie. To potem komunikacja cię będziemy mieć z głowy. Fantastiko. Od ciebie też niedługo będziemy mieć z głowy. Fantastycznie. No, no, no. I mamy... Yeah! I śpi. Wystarczy ci tych klocków. A tobie co? Miko, cieszę się, że nie umarłaś mi przed drzwiami. Czyli jednak chodziło o posiadanie lamy, króliczka albo krowy, albo kur. Dobra, kot glitchuje. Spoko. No czemu nie? Glitchujący kot jest zawsze spoko. Ta, dam jej chwilę prywatności, niech sobie. O, och, och. Czy tobie się chce spać? Chcecie się spać? Już rozregulowany jesteście w cały świat. Dobra, idź spać. Jak tam matka? Ty się dobrze trzymasz. To może coś ugotujesz? Coś ugotuj. Pudding? No, w sumie. O, minęło jej z tymi zwierzakami brudna pielucha. No, masz troje dzieci, moja droga. I tak uważam, że stan domu jest niezły. To pestuś, nagrywamy. Stan domu jest całkiem niezły. Jak na taką ilość dzieci. Okej, okay, dziecko nam się obudziło. Co ci jest? Koszmary miało. Ojej, bido nasza. Bido, wykąp. No, 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 no. Bido miała koszmary. Widzę, że jesteś trochę... potrzebujesz wszystkiego. No dobra. Sobie potem weź porcję. Ty mama lepiej też coś zjedz. No. Tak, bawimy się. Jej, kompu, kompu. O, introwertek. Ty musisz jeszcze dwie, czyli myślenie i komunikacja. Komunikacja teraz ci chyba pójdzie. Jak zjesz, to idziemy w myślenie dalej. No, powiem wam normalnie. Dobra, był mały problem techniczny, ale wszystko już dobrze działa. Jasne. A, dobra, dzieciaki, dzieciaki, dzieciaki. Tobie się chce jeść. Matko, ile wyjecie? Wstawaj. Wystarczy tej drzemki. A ty, księżniczko? Jesteś głodna? Nie, ty jesteś w miarę ogarnięta. Fantastycznie. To co możemy teraz ogarnąć? U, ty słabo jesteś tutaj, widzę. Dobra, układaj. Układaj. Układaj.
okładaj. Nie, kot nie dostanie pudingu. No to jesteś słabiutko. To co, myślenie i poruszanie się. To by nie było złe. No, dzisiaj ciebie dzisiaj ogarniemy chyba. Siedzisz sobie. O, to sobie siedź. O, coś przecieka. Psycieka, mama, psycieka. Mama kropi. Spróbuj naprawić może. Sprzątnij. A ty co robisz teraz? Rozmawiaj. Nie, wracaj do gry w kształty. No. No wracaj do gry. No pięknie, no. Udało ci się? No pięknie. Potem weź sobie prysznic. A jak tamte małe? Dajesz radę kształty? No musisz trochę nadrobić. Okej, okay, okej. Okay. Myślenie, lecimy. Unicestwienie. Szkoda, bo lubię szczurki. Szczurki są spoko. Ogólnie wszystkie zwierzątka są spoko. Nawet koty chodzące po lodówce. I powiem wam, ja w domu mniej więcej mam podobnie. Też mam koty chodzące po lodówce. No, co się stało? No, wydaje się, że tutaj wszystko ogarnięte. Ciekawe, na jak długo. Już jesteś głodna. To chociaż dobij to do drugiego poziomu. No proszę cię. No dajesz radę. No to co, spróbujemy trzeci? Jesteś miłośniczką zwierząt, a boisz się szczura, tak? Serio? Kot się sfokusował. Gdzieś ty polazła? Okej. Okay. Kot sobie poszedł pobiegać. Czemu nie? I chociaż ja jestem przeciwna wypuszczaniu kotów. Nie, żadne kluby. Mam troje dzieci. Wyzwanie i czas mi się kończy powoli. No, zostały tylko 3 dni. 3 dni. 3 days. Creepy. No, weź sobie porcję. No potem się znowu tu pobawisz, po prostu. Co? Może tak być? Ty jest najpierw, a potem będziesz dalej się bawić. Oho! Zmęczony. Tak? Wycieńczony nawet bym powiedziała. Dobra. Do spania. Nie wiem, które łóżeczko było twoje, ale to tam mniejsza z tym. O! Ty już ogarnąłeś komunikację. Bardzo ładnie, no. No, ogarnię myślenie. Pięknie, no pięknie. Dziękujemy. Dobra, słuchajcie, młoda ogarnia, młoda daje radę. Aha, bombarz w pieluchę. No fantastycznie. Idź spać. Idź spać, dziecko. Mamie też się przyda. Mamie też się przyda. I talerze. Wiecie co, powiem wam, jedyne, co mi czasami brakuje, takie jeżeli chodzi o realia tutaj w Simach, no poza tymi wszystkimi rzeczami, które były w trójce, to w jedynce kwiaty trzeba było podlewać. A tutaj wszystkie kwiaty są nieśmiertelne. Ja bym chciała też, żeby tak w życiu prawdziwym było. Słyszysz, moja paprotko? Masz być jak z Simsów. A nie, ty ciągle byś tylko wody chciała i wody chciała. I jeszcze może słoneczka? No. No okej, okay, a potem spać. Dajesz! Wystarczy ci. Idź spać. A ty się zajmij sobą, kobieto. Lubisz muzykę New Disco? No dobra, lub se muzykę New Disco. Ja osobiście, ale ty se możesz lubić. Dobra, małe potworki wstają. Zaczynamy się to jakoś tam ogarniać. No.
Trochę współczuję. Nic, tylko podrzuca te dzieci. No, ile można? Jeszcze jedzonko dla kotka się zepsuło. Opróżni miskę. Przynajmniej ty jesteś ogarnięta. Jesteś szczęśliwą matką. Masz małe 500 plusy. Dobra, to jest ogarnięte. Aha, dalej potrzebujesz pomocy z nocnikiem. Dobra, niech ci będzie. Póki ta dwójka śpi. Lecimy z tym koksem. No, szybciutko. Raz, dwa, trzy, nie? Nocnik. Chodź, nasadź ją. No, bumbaj. Jej, brawo, tak, dajesz radę, słuchaj, tak. Ciśniesz, młoda, ciśniesz. Ku chwale. Gloria. I takie tam. Potrzebne ci to jest? Dalej. No. No pęcherz. No. No dawaj. Dajesz. Jest. Jest. Jaka radość normalnie. Ciekawe, czy moja mama też się tak cieszyła, jak zaczęłam korzystać z nocnika. To jest dobre pytanie. I czego ty możesz się pouczyć teraz? Myślenie by ci się przydało. Gdzie jest tablet? Gdzie jest tablet? Pewnie mają małe potworki. Tak? No pewnie. Słuchaj, poucz się trochę. Myślenie, graj. A jak tutaj? Jak tu się trzymamy? Tu jest nieciekawie. Powiem wam, tu jest nieciekawie. Tu jest nieciekawie. Tu się zaraz obudzimy. A jak tu? Tu jest jeszcze też źle. Dobra. To tak, ty się budzisz. I zrobimy tak. Wykąp, proszę. Kąpiel. Now! No. No i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, zaraz to się stanie, zaraz będzie jedno dziecko ogarnięte. No. No widzę, że kotek ci odpowiada, na ten wiek, że jeszcze możesz. Gawosz? No. Dajesz, gadamy. Gadamy? UPIA. Jest! Pierwsze dziecko ogarnięte. Trzeci poziom, 4 umiejętności. Mamy. A jak tam ty, gwiazdko? Dlaczego ty płaczesz? Głodny jesteś. Już mały potworku. Zaraz będziemy mieć kolejnego toddlera z głowy i zostanie nam mała blondyneczka. Korzystanie z myślenia byśmy podlecieli. Ile to masz jeszcze dziecko dni? Mało. Mega mało. No dobra, to weź trochę się ogarnij. Nie no, to ja słyszę, że ty coraz gorszą muzykę puszczasz. Błagam cię, zmień stację. No. Zostaw ty to dziecko, ono ma iść zjeść! A ty przerywasz mu cały czas. Nie, przestań być historyczna. Idź jeść. Jeść, weź porcję. Z czym ty masz problem? Idź jeść. Jo. Rachu ciało. Jest! Tak! Tak! To sobie też weź. Weź porcję. No, to została nam blondyneczka. Ale to najpierw coś zjedź i się chociaż troszkę wyśpi, bo naprawdę jesteś marudna, histeryczna i w ogóle zachowujesz się jak nasi rządzący. No, ogarnij się. No. Amciu. Jej, lecimy. No to teraz śpi. A jak obudzisz się, to dociśniemy. Słuchajcie, została nam mała Helenka. Kibicujemy jej bardzo mocno, ponieważ już nie ma czasu, nie ma dni. Już jest 0 dni, czyli dzisiaj będzie urodziny miała. Więc dajesz, mała! Dajesz! Zobaczysz, uda ci się. No już taki malutko zostało. Tak, tam widzę, że się wszystko dzieje za tymi drzwiami.
No, nie, nie przeszkadza jej. Ona musi się skupić. Idź sobie. Filipku, idź sobie. Zajmij się sobą. O, pięknie, wziąłeś się za klocuszki. Ślicznie, grzeczny chłopiec. No dawaj, Heleneczko, dajesz. Dasz radę, słuchaj, wierzę w ciebie całym moim serduszkiem. Pół internetu w ciebie wierzy. Słuchaj, zakończymy dzięki temu scenariusz. Za dużo małych dzieci. Tak, za dużo małych dzieci. No, 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 już prawie, prawie. A, tu nam coś skoczyło. Odejdź. Dajesz. Dajesz, 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 dajesz. Już, już prawie, prawie mamy. Prawie mamy, prawie. O, 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 tak, 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 jest scenariusz ukończony. O, słuchajcie. Zajęło to prawie 3 godziny. Masakra. Udało nam się ukończyć scenariusz, czas gry 6 dni. Prawie 3 ludzkie godziny. Oczywiście ja robiłam w pewnych momentach cięcia, bo nie ma sensu, żeby się patrzyli 20 razy na tą samą simkę, która 25 raz się myje. Tak, i słuchajcie, udało się. Udało, nie było to łatwe. Powiem wam, jak chodzi o scenariusze, fajnie, że są, bo to są takie mini questy w Simsach. Zawsze, zawsze trochę różnorodności i ciekawsze się wydaje. No, co do tego questu? Łatwy nie jest? Czy przyjemny? Jeżeli ktoś lubi się bawić z małymi dziećmi, to jak najbardziej. I bardzo źle to zabrzmiało, no ale trudno. W każdym razie udało nam się, więc zachęcam was oczywiście do brania udziału w tych scenariuszach. No bo czemu nie? Dokładnie, czemu nie? No to dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że ze mną jesteście i że ze mną byliście. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. No i trzymajcie się. Buziaki.